Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Proszę zauważyć, że lektura Ewangelii według świętego Łukasza, którą będziemy kontynuować przez kolejne niedziele roku C, zaczyna się od pierwszego zdania, jakie Jezus wypowiedział po oficjalnym rozpoczęciu swojej misji jako nauczyciel. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jesteśmy na początku publicznej działalności Jezusa, a tutaj już pojawia się słowo, które współbrzmi z ostatnim słowem Jezusa z wysokości krzyża – wykonało się. Oba te bliskoznaczne terminy spinają klamrą całą publiczną działalność Chrystusa, uświadamiając nam dobitnie, że jesteśmy świadkami czasów ostatecznych, czasów spełniania się Bożych obietnic. Szukając sensu życia na sposób uczciwy i rzetelny, zawsze dojdziemy do Chrystusa, ponieważ nie można zrozumieć człowieka w oderwaniu od Chrystusa. Chrystus jest kluczem do zrozumienia człowieka i dziejów świata. Czas, który zapowiadali prorocy Starego Przymierza, nastał w chwili przyjścia na świat Jezusa z Nazaretu. A w wydarzeniu opisanym w dzisiejszej Dobrej Nowinie mamy uroczystą proklamację tego wyczekiwanego czasu. Spora grupa Izraelitów na czele z ich przywódcami nie była gotowa na przyjście Mesjasza. Następny fragment będzie nam mówił, jak wyrzucono Jezusa z synagogi i próbowano strącić Go ze skały. Czy ja staram się zrozumieć to, co do mnie mówi Jezus na kartach Biblii? Czy może uparcie, tak jak faryzeusze, trwam przy swoim zdaniu, nie licząc się ze zdaniem Boga, albo co gorsza, próbując Boga podporządkować własnej wizji i własnym planom?